Cześć, witam wszystkich serdecznie w odcinku z serii Ghost of Tsushima, Iki. Tak, będziemy przechodzić ten dodatek Iki, który wyszedł jakiś czas temu. Ja skończyłem Ghost of Tsushima już dawno i postanowiłem, że sobie zrobię ten dodatek. Nie jest za długi. Zobaczymy, czy coś ciekawego jest. I lecimy do pierwszego miejsca, które zaprowadzi nas do tej wyspy. Musimy przeszukać jakąś osadę. Wiemy, że pokonaliśmy Mongołów, ale ponoć gdzieś tu jeszcze się czają. Coś tam się dzieje? To się pali coś, czy co? Okej. Nie widać nikogo, zejdźmy z konia. Mongolska jurta. Została skrępowana. Aha. Gryzła sobie język. Wykrwawiła się. Co oni musieli przejść? A teraz robimy śledztwo. Detektyw Jean. Barwa. Nie wiem, do kogo należy. Jakiś inny klan Mongołów pewnie. Ja zapomniałem, jak się kłócę. A, prawą gałką. Tu jest statek Mongołów chyba, co? Ale pusty. Tylko taka barka w sumie. Zwykła barka. Nie mam nic pod pokładem. Gra jest taka, jaką zapamiętałem, bo już nawet na poprzedniej konsoli bardzo dobrze wyglądała. To chyba ołtarz do jakiejś mongolskiej ceremonii. Samuraju! O! Orlica cię wzywa! Aha, no proszę, Mongoł. Okej. Szamani wpadają w trans i śpiewają, żeby ożywić dusze swoich sojuszników, czym umożliwiają im nieustanny atak. Czyli musimy go załatwić, wiadomo. Śpiewa, napełnia ich żądzą krwi. Ale... mamy to jeszcze. Masz z łuku. I tyle po czarodzieju. Jest ich więcej. Ale my mamy więcej broni. Masz! O kurcze! Okej, okay, palę się. Chłopaki też używają, jak to się mówi... Dobra, muszę uważać. Dawno nie grałem. Ja. Zaraz, co ja mogę zrobić? Okej, okay. Załatwić czarodzieja oczywiście. Posłuchaj!
łucznika z ogniem też. Okej. Okay. Dranie, nie będziecie już dręczyć ludzi. Muszę odkryć, kim są najeźdźcy. Postawa kamienia jest na zwykłych rycerzy. Już nie pamiętam, postawa wiatru to jest na włócznie, aha. Postawa księżyca na dużego kolesia, a to jest postawa na tarczę. W sumie to pokazane są obrazki, a ja czasami zapominałem się. Zaraz do ciebie dojdę. Już idę, spokojnie. Możesz tam... Jeszcze przeżyjesz, nie? Powiedz, co im zrobiliście. Usłyszeli zew orlicy. Orlica, to wasza przywódczyni? Poprowadzi plemię orlicy prosto ku waszej ziemi. Przybędzie wraz z całą wyspą Iki. Przybyli z wyspy Iki. Kolejna wysepka do oczyszczenia. O, a to jest flashback. Ale jak miał mu pomóc, małe dziecko? No co ty, kudy samuraj? Niech ta śmierć przysłuży się wszystkim. Ciekawe, co teraz wymyślili. Przybyłam jak tylko mogłam. Biedacy. Otrzymują pomoc. Ale czy się po tym podniosą? Co im się stało? Nie jestem pewien. Pierwszy raz widzę tych Mongołów. Ponoć dowodzi nimi niejaka orlica. Planują zaatakować Tsushimę. Ci ludzie postradali zmysły. Jeśli orlica opętała całą wyspę, to... Nie opęta. Jak ją odnajdziesz? Ktoś z jej plemienia wspomniał wyspę Iki. Żyją tam łupieżcy i przestępcy. Nienawidzą samurajów. Wiem. Mój ojciec prowadził przeciwko nim kampanię i... zginął na tej wyspie. Po jego śmierci samurajowie uciekli. Teraz zagnieździło się tam coś potwornego. Muszę tam wrócić. Ja już nawet nie pamiętam, ale wydawało mi się, że jego ojciec zginął gdzieś tam, gdzie on był. Ale... czy wspominali o tym? Klan Sakajów nie jest lubiany na Iki. Jeśli chcę nosić zbroję Sakajów, muszę ukryć znaki klanu. Aha. Łódź gotowa. Zmieńmy zbroję, czemu nie? Możemy być Mongołem, ale to później. Okej, to lecimy na Iki.
Nic, nie będziemy tracić czasu. Ruszamy na twój znak, panie. Ruszajmy. Jesteś tego pewien, panie Sakai? Tak, tak. Iki to nie miejsce dla samuraja. Oczywiście. Na północny zachód. Do fortu Sakai? Wybudował go mój ojciec. Jeśli na wyspie dzieje się źle, miejscowi mogą się tam ukryć. Zabiorę cię tam jak najszybciej, panie. Od przybycia Mongołów morze jest niespokojne. W pobliżu Iki sztormy są wyjątkowo groźne. Nic dziwnego. Plemię Orlicy robi tam straszne rzeczy. Cokolwiek czynią, rozgniewali Kami. Ale bez obaw, to dla mnie nie pierwszyzna. Chodź, Sora. Włączę napisy, tylko niech minie ta scenka. Przygotuj się, przyjacielu. Nie może się przygotować. Sora! Nie mów, że stracimy konia. I po koniu! W mordę, no. I będziemy mieli nowego konia? No będziemy musieli. Chyba, że znajdziemy konia. Na początek pozbawili nas konia, bo to jest jakby początek nowej gry. Sora! Sora! Obyś dotarł do brzegu. Szkoda, że przebranie nie ma znaczenia. Bym się przebrał za tego Ronina, albo za Mongoła. Właśnie, mapa jest? Okej, mapy nie ma. Szkoda. Udało mi się? Co to za dziwna wyspa? To chyba kryjówka przemytników. Coś tu się świeci, to bierzemy. Ale pusto. Okej, zapisy z Iki. Ale nie no, zarąbiste detale. Oświetlenie. Muszę znaleźć wyjście. Ciągnij! Ciągnij! Dobra. Pięknie. Podziałało. Bardzo ładnie. Ja chcę mapę. Będziemy badać nowe zagrożenie ze strony Mongołów. Jest blisko. Sprawdzę, czy ktoś. O. To, czego chcieliśmy. Wyspa Iki. Tak, będziemy budować legendę od nowa. Nowe techniki do zdobycia.
Popatrzcie. Tu mieliśmy poprzednią część gry. Trzy główne prowincje, Tsushima. A tutaj Iki. To wydaje się taka połówka Izahury, no. W sumie... No ciekawe, ile godzin to potrwa, no ale jest tylko sześć prowincji. A tutaj było więcej, także... Ponoć na 10 godzin gry ty to jest. Tam się ukrył. Sora. Znajdę cię. Może o, małpka! Hej! Się wyrzuciło mnie na brzeg. Małpki? Małpki są zwinne i się nie da ich załatwić. Dobra. Ale małpki są agresywne normalnie. Trzeba uważać. O, coś tam jest? Ktoś. Okej, nie pogadamy. W porządku? Co? To było tutaj. Przy krawędzi. Czy ona spadła? Nie. Nie! Popadłeś w obłęd. Jak mieszkańcy Tsushimy. Przykro mi. Okej, nic specjalnego. Możemy dalej używać tej mocy, gdzie wykrywamy wrogów i inne rzeczy. Nie, chociaż kwiatków nie wykryję. Sztandar? A. No. Chodźmy za nim. To są znajdźki. Oj, są liski. Nie, to jakiś... Nie, to, nie wiem, czy to był lisek. Dobra. Lecimy za ptaszkiem. Jelenie są święte. Nie można je atakować. O, krew. Zapasy biednego człowieka. Pieszczoty płatków. Okej. Okay. Tu mamy małe wysepki. Tam mamy coś, tam coś mamy. Mamy chwilę, to zbadajmy. Wiem, że to nie jest może specjalnie dla fabuły, ale tak na początek odkryję tylko tutaj i może tam i będziemy ruszać. Na razie jesteśmy w takim miejscu spokojnym. Nie ma żadnych przeciwników. Pewnie tylko parę rzeczy do znalezienia. Jo, psik. O? Tego nie rozwalę, dobra. Tam ktoś coś robi. Nie, pan w tej grze nie jest zbytnio wspinaczkowy. Okej, widzę, że nie będę mógł tu chyba nic zrobić. Przynajmniej na razie. Najwyżej wrócimy później. To jest tylko znajdźka.
przypływ, odpływ. Dobra, idziemy po konia. Idziemy do tego punktu na mapie. A jak coś będzie przy okazji po drodze, to się weźmie i tyle. O-o. Ojejku, no co wy chcecie? Tak jest. Muszę przypomnieć sobie, jak robiłem te. Au. Okej, przeciwnicy tu są ponoć trudniejsi, ale... A, łucznik, no dobra. No, co wy gdzie jesteś? No kurde, bez przesady. Okej, łucznicy zdjęci. Tak się robi. Mamy więźnia, to uwolnijmy go. Już! Wszystko będzie dobrze. Zapomnij o mnie, proszę. Udaj się na północ wyspy i poszukaj klifu z mewami. Po co mam tam iść? Ludzie odbierają tam sobie życie. Ponoć plemię orlicy każe wybierać. Dołącz lub skacz. A teraz mają mojego syna. Rozumiem. Dopilnuję, by nikt nie musiał już wybierać. Okej. Okay. To jest misja poboczna. Chociaż cała ta wyspa to jest jakby poboczna misja do głównej fabuły. Aha, i tutaj jest szczyt strażnika. Odzyskajmy konia w sumie i możemy tam pójść. Jeleń chciał się przebiec ze mną. Gdzie jest mój koń? Zora! Gdzie jesteś, koniku? Kapitan mojej łodzi. Tak? Poznaję te ślady. Zora żyje. Okej. Okay. To dobrze. To teraz możemy za nim iść. Gdzie zniknąłeś, koniku? Po śladach chyba, co? Idziemy. Równy chód. Dobrze. Nie jesteś ranny. Ja to się nie znam. Stanąłeś, by zjeść. Musiałeś być spokojny i głodny.
On zna swego konia na wylot. Upadłeś. Albo się stoczyłeś. Oby nic ci nie było. Ghost of Tsushima to jest istna paleta kolorów. I dobrze dobrane. Ty tam! Cicho! Usłyszą cię! Ściga nas plemię orlicy. Strasznie mieszają ludziom w głowach. To okropne! Spokojnie. Jesteśmy sami. Kiedy ich usłyszałem, uciekłem. Dostrzegłem węża w ostatniej chwili. Dobrze sobie z nim poradziłeś. Ach, to nie ja. Znikąd zjawił się jakiś koń. Zadeptał go. Ocalił mi życie. Ten koń, dokąd uciekł? Na wzgórze, w stronę Mongołów. Dzięki. O kurde. Jeśli znajdziesz tego konia, podziękuj mu. Tak. Dam mu dobrą marchewkę. Nie no, chyba nic nie znajdziemy tutaj. Jeszcze tych, jak to się mówi, lisków nie spotkałem. Mongołowie, coś ich zaskoczyło. Ruszyli w pościg. Uwielbiam lisy. Pęknięta czaszka. Od kopyta. A, Mongoł to Mongoł. To koń dał radę, no. Chyba próbują go złapać. Są blisko. Mają go, okej. Okay. Potrzebuje mnie. Albo nie. Sera ich stratował. Dobra robota. No. Konik dał radę, to dobrze. Lecimy za naszym koniem. O, tam jest! Zdrowy jak ryba, no. Zdrowy jak koń. Sora? Jestem tu. W porządku? Myślałem, że cię straciłem. Ale przecież ty byś się nie poddał. Pamiętasz tamtą sztuczkę? Z szarżą na Mongołów? Powtórzmy to. Okej. Okay. L1. No dobra. Ło! To było dobre. Pozbierajmy fanty. Dobrze, że jesteś, koniku. To mi się podoba. Już? O, oh, sorry, koniku. Konika niechcący uderzyłem i się obraził. O nie, co ja robię? No dobra. Możemy to wykorzystać chociaż. T-
trzech naraz, jak to? Nie ma co. Jak mówi Dosio, to trzeba robić unik. Okej, sorry, koniku. Idziemy do tego pana. Ocaliłeś mnie dwukrotnie. Nie ma za co. Mówiłem do niego, ale dziękuję wam obu. Dobra robota. Czas ruszać. Ta wyspa nas potrzebuje. Nie no, jeśli chodzi o Gina, to on ma obsesję. Jeśli chodzi o Mongołów. I punkt techniki, super. Dwa teraz mamy. Okej. Okay. Jeszcze się pobawmy. To ulepszmy technikę. Uhu, co my tu mamy? O, oczywiście, sanktuaria zwierząt. O, wyzwania łucznicze. Świetnie. To mi się podoba. Zróbmy następną misję. Zew Orlicy. Czy długo to potrwa? Lecimy, lecimy. Dobra, może tędy? O, słychać te bębny Mongołów, dobra. Au, au, no dobra. No tak, trzeba było szybko to zrobić, bo... Spoko. Czy mamy to, mamy tak, mamy bomb, petardę, dzwonek wieczny, strzałki, o, mamy te wybuchowe strzały, dobra. Fort Sakai wciąż stoi, jest w rękach Mongolów. Ha! Il kebab, tak? O, boj! Nie no!
Zaraz, chwila. Trochę za blisko stałem. Au, dobra. Momencik. Czekaj, to jest nieblokowalny cios. Nie no. Czekaj. Nie no, muszę uciekać, cholera. Aj, nie mam strzał. Beach Boss, tak oni tak gadają. Au, au, au. Aj, muszę się gdzieś uleczyć, bo mam mało. Trochę szaleje, no ale dobra. Uuu! Czekaj, ty jesteś z włócznią, to spróbujmy tak. O nie! O! A to miało się stać? A, tak czy siak, okej. Orlica. A, mieczyk jest. Ty... jesteś orlicą? Ci zwiadowcy, których wysłałaś... zabiłem ich. Kotun Han nie żyje. Pokonaliśmy go na Tsushimie. Jutro 1000 samurajów dołączy do mnie na brzegach Iki. Oddaj się, a cię oszczędzimy. Miałeś ciężką podróż. Pij. To będzie boss ostatni? Są prostsze metody, by zabić. Nie krzywdzę swoich gości. Co ona mi tam wlewa? Co mi podałaś? Święte lekarstwo. Dragi. Oszczędzaj siły. To łatwiejsza część. Nie złamiesz mnie. Złamano cię dawno temu. Uwolnij.
wolnie twojego ducha wybłąkał się poza świata. No. Niech osądzą go twoje przodkowie. Kurde, dali mu jakieś dragi chińskie i tyle. Zostać. Masz szczęście, że nie posłuchałam. Przypłynęłam tu pierwszym statkiem. Co się stało? Co oni ci zrobili? Lica, wódz plemienia, podała mi jakąś truciznę. Znajdźmy ci znachora, zanim tu wrócą. O, czekaj, sprzęt chyba wezmę, co? To moja katana. Poszukaj reszty swoich rzeczy. Orlica i Mongołowie. Gdzie teraz są? Wznieciłam ogień poza obo... Gotowe. Chodźmy. Ale to było łatwe. Zbyt łatwe. Już, momencik, sprawdzam tylko zaułki. To my jesteśmy na zewnątrz. Znasz to miejsce? To fort ojca. Ach, no tak. Ale cicho się nagle zrobiło. Takie dziwne świątynki, że... No ciekaw jestem, co w tej części trzeba zrobić w pobocznych zadaniach. Czy ktokolwiek na wyspie stawia opór Mongołom? Nie szczególnie. Na razie. Więc nie masz sojuszników? Nie. Mieszkańcy nienawidzą klanu Sakajów. Trudno będzie o jakąś pomoc. To przez twego ojca. No bandytów chciał rozwalić. Ale spokojnie, wszyscy uciekli? Pomóż mi z tą bramą. Zaraz. Jakiś sprzęt się przyda. Kiedy zjawi się ten drugi samuraj? Drugi samuraj? Nikt o tym nie wie. Nawet sensei Ishikawa. Twój ojciec zginął w forcie? Nie. Napadli nas w kanionie. Czyli byłeś przy nim. Po drugiej stronie dziedzińca jest wąwóz. Nim uciekniemy. Ciekawe. Pójdę za tobą. No bieg! Jakiś orzełek. A, to orzełki, okej. Mongolskie orzełki. Utrata.
spróbuj zejść niżej. Ha. Powiedz, co widzisz. Dlaczego mi nie pomogłeś? Ojcze? Pozwoliłeś mnie zabić. Chciałem cię ocalić. Widziałeś śmierć ojca. Coś jest nie tak. A, to ona go wrobiła. Prowadzę cię przez ten koszmar. Uwolnię od poczucia winy. Uzdrowię twoją duszę. Tak jak uczyniłam z resztą szamanów. Później ujarzmimy tę wyspę. Dokończymy dzieło twojego ojca. Pomóż mi pokonać łupieżców z wyspy Iki. Pomści śmierć ojca. Nie! Okej, będzie trochę inaczej niż w poprzedniej części. Gdzie ja jestem? Zinie! Słyszysz mnie? Ojcze? Biedaku, zawiodłeś ojca, a i twój kres jest bliski. Nic nie mógł zrobić, był dzieckiem, do cholery, no. Nawet nie miał broni przy sobie. Chciałem nauczyć to dziecko wszystkiego, ale jemu bliżej do poety niż do samuraja. Zinie! Coś ci grozi! Musisz iść! Idę, ojcze! Kazumasa w ciebie wątpił i miał rację. Jaki samuraj przygląda się śmierci ojca? O! On był dzieckiem do Diaska. Wracaliśmy do domu statkiem. Wolałbym utonąć. Gdzie? Gdzie mam iść? Tutaj? A! Miękki, niezdarny. Jeśli zginie w walce, nasz klan może nie przetrwać. Ojciec nie chciałbyś przybył na Iki. Twoje czyny przynoszą hańbę rodowi Sakajów. To kłamstwo! Zinie! Szybko! Idę, ojcze! To była... Urde! Złodzieje i mordercy nas oszukali! Zniszczyli nasz klan! Ojcze! No to niezły drak, naprawdę. Biegnij, Zinie! Już prawie! Pozwoliłeś ojcu zginąć. Nie! Niech twa śmierć przysłuży się wszystkim. No, przeciskaj się. Ojcze. A to kto? W porządku? Orlica. Jest blisko. Ruszajmy, znam dobre miejsce. Nie wyglądałeś najlepiej. Wypocząłeś? Kim jesteś? Odpowiadaj!
ten sposób możesz mówić do ludzi na Tsushimie. Ale nie tu, samuraju. Nawet nie wiem, czy istniejesz. Dobądź miecza! Przekonaj się na własnej skórze. Jeśli jesteś Ziki, wiesz, kto wygrał bitwę pod Chmurnym Lasem. Przed tą bitwą lało przez 2 tygodnie. Nagła powódź zabiła samurajów i wyspiarzy. Wszyscy przegraliśmy. Moja kolejna pytania. Co samuraj robi na wyspie Iki? Orlica wysłała zwiadowców na Tsushimę. Gdy zobaczyłem, do czego są zdolni, postanowiłem ich powstrzymać. Więc widziałeś efekty jej trucizny. Nawet gorzej. Kazała mi ją wypić. I możesz normalnie rozmawiać? Tego jeszcze nie widziałem. Kiedy to przestaje działać? O ile wiem, nie przestaje. To mnie nie powstrzyma. Jak długo są tu Mongołowie? 2 tygodnie. Wybili większość łupieżców. Zostaliśmy już tylko my. Pomogę wam walczyć i wypędzić Orlicę. Samuraj! Pomoże łupieżcom! Wszystko, byle ją powstrzymać. Jak się nazywasz? Jin z Yarikawy. Przemyślę twoją ofertę. Jinie z Yarikawy. Nie wywiniesz się tak łatwo. Muszę znaleźć ocalałych, a ty musisz oprzytomnieć. Przyjdź do chaty na zachodnim wybrzeżu. To porozmawiamy. Jeśli trucizna Orlicy wcześniej cię nie złamie. Nie złamie. Okej, to był dobry odcinek. Pokonaliśmy zadanie fabularne. Kolejny punkt. Uspokoję się i spotkam Stenzo. Świetnie. To będzie dobry moment na to, żeby skończyć ten odcinek i będziemy kontynuować na wyspie Iki w następnym. Zobaczmy mapę. Sporo nas jeszcze czeka. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Tutaj był Angix. I do zobaczenia. Sayonara!